usługi ogólnobudowlane Szczygieł. Ja się nazywam Piotr Szczygieł, mój brat się nazywa Jacek Szczygieł i razem tworzymy to od 98 roku. Usługi świadczymy na obszarze tutaj Bielska Białej i okolicznych powiatów, tak w promieniu gdzieś do 40 km. Przede wszystkim jest to docieplanie elewacji budynków, no i do tego dochodzi jeszcze remonty wnętrz, różnych tam sklepów, obiektów, mieszkań i zajmujemy się też pokryciami dachów. Dociepleniami zajmujemy się gdzieś od 2003 roku, bo wcześniej od 98 roku zaczęliśmy razem pracować i zajmowaliśmy się głównie robotami wykończeniowymi, adaptacjami poddaszy, remonty mieszkań. Później dopiero gdzieś od 2003 roku nastawiliśmy się już typowo na docieplanie elewacji budynków. Głównie docieplamy budynki jednorodzinne i czasami takie małe bloki na wspólnotach mieszkaniowych, takie powiedzmy do 12 metrów wysokości. Wykonujemy około 10 rocznie, tak gdzieś myślę, że już ponad setkę. Przetestowaliśmy dużo systemów i każdy system ma swoje zalety i wady. Jeden system ma lepsze farby, inny system ma lepsze tynki mozaikowe, inny system akrylowe. Także jesteśmy w stanie dobrać klientowi system w zależności od jego budżetu. Realizacja ocieplenia nie jest skomplikowanym tematem, ale niedoświadczona brygada może popełnić wiele błędów, które później mogą bardzo drogo kosztować inwestora, żeby je usunąć. Przede wszystkim producenci zalecają klejenie płyt obwodowo i to bez znaczenia, czy to jest piana, czy to jest klej. Następnie zakładanie dodatkowych siatek na narożach, otworów okiennych, drzwiowych, montaż listwy startowej, żeby zabezpieczyć przed gryzoniami budynek. Szpachlowanie dwukrotne, zatapianie siatki, żeby jej nie było widać, żeby uzyskać odpowiednią grubość tego kleju. No i to są podstawowe rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. Pewnego momentu zaobserwowaliśmy, że trendy jest stropian grafitowy, który ma lepsze parametry cieplne. Wiadomo, że 10 lat temu się kleiło, ocieplało się budynki cieńszym styropianem, dzisiaj to musi być minimum 10 cm, w standardzie już jest 15, czasami nawet 20. Rodzaje tynków, teraz w modzie jest tynk silikonowy, który mniej jest podatny na zabrudzenia niż tynk akrylowy, a nie jest wcale wiele droższy.